Dobra, witajcie moi drodzy. Postanowiłem, że postaram się aktywować mój kanał, który istnieje już od dłuższego czasu i będę starał się Wam przedstawić ciekawostki z moich przygotowań, jak to wygląda od, można powiedzieć, tak zwanego backstage'u. Oczywiście część materiałów będziecie mogli zobaczyć na kanale Sixpack TV. Natomiast chciałbym też, żeby mój kanał gdzieś tam zaczął wracać do swojego normalnego rytmu i dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda moja suplementacja przedtreningowa. Nagram kilka urywek z treningu klatki i bicepsu i myślę, że zrobimy sprawdzian formy. Zależy, ile osób będzie na siłowni, bo jeżeli okaże się, że tych ludzi będzie bardzo dużo, no to nie będę się cały rozbierał, bo będę trenował po godzinie 15, więc tych ludzi może się już trochę nazbierać i no nie lubię tak ostentacyjnie gdzieś tam się rozebrać, więc myślę, że ściągniemy koszulkę i zobaczycie, jak to wygląda. Z rana to jest mniej więcej coś takiego, znaczy z rana jest już godzina praktycznie 11. No i co, nie będę przedłużał, pokażę Wam teraz, co u mnie jest takim must have, jeżeli chodzi o suplementy przedtreningowe, okołotreningowe. Także zaczynamy. Ok, żeby Was nie zanudzać, ja już sobie nasypałem wszystko, bo nie ma sensu tracić czasu na to, jak pokazuję, jak wsypuję każdy z produktów. Tutaj może na start shaker, w którym znajduje się mój przedtreningowy stack. To jest miareczka Betapaka, tutaj około 5-7 gram, no zależy, jaką dużą porcję wezmę, raczej tego nie odmierzam na wadze. 5 gram kreatyny. No i tutaj, jeżeli chodzi o suplement jeszcze przedtreningowy, mamy nowość Boomshota, jeszcze nie testowałem, więc możliwe, że dzisiaj wleci. Natomiast takim pobudzającym, gdzieś tam przy słabszych dniach, to jest Crazy Shot. Tutaj duża dawka kofeiny. Ja natomiast stosuję tylko połowę, ponieważ jest to dla mnie wystarczająca porcja. Nie piję na co dzień kawy, w sumie w życiu nie piłem kawy, więc dla osób, które gdzieś tam tą kawę piją na co dzień, możliwe, że ta jedna porcja będzie za mało. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą, żeby stworzyć coś takiego. Więc myślę, że nawet mocno uzależnionych osób od kawy kopnie ta przedtreningóweczka. I oczywiście jeszcze antykatabolik, czyli BCA i glutamina. Ja akurat dwa smaki tutaj preferuję. Jeden to jest pomarańcza, który mam aktualnie, a drugi to cytryna. One mają taki kwaskowy posmak, więc super, super ma to. Mimo wszystko gdzieś tam słodycze są na pierwszym miejscu, ale lubię też ten kwaskowy posmak. Ok, jeżeli chodzi coś, co piję podczas treningu, to oczywiście również porcja antykatabolika, a zapomniałem wspomnieć, jest tu nasypane około 20 gram, czyli mniej więcej 10 gram BCA, 10 gram glutaminy i to samo piję podczas treningu, właśnie w takim pojemniczku sobie przechowuję, żeby nie brać całego arsenału do torby. Jeżeli chodzi o suple po treningu, no to tutaj mam akurat spakowane 50 gram izolatu. No akurat tutaj jest smak truskawka, ja jeszcze miałem resztkę czekolady, więc czekolada jest tutaj nasypana. 5 gram kreatyny i jeszcze daję cynamon. No i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o suplementy te okołotreningowe. A teraz może przejdźmy i zobaczmy, co jeszcze przydaje się w moim treningu i co znajduje się w mojej torbie. Ok, mamy torbę, tak żeby też nie przynudzać, postaram się wyciągnąć wszystko, co aktualnie tutaj używam. Przede wszystkim obuwie, akurat te adidaski bardzo wygodne, jeżeli chodzi o trening siłowy i cardio. Natomiast jeżeli chodzi o trening nóg, no to tutaj też używam adidasów, natomiast takich specjalnych, które troszkę pomagają mi w tych przysiadach. Oprócz tego, na każdym treningu, możecie się śmiać lub nie, używam gorsetu po to, żeby... O, niektórzy tu mogą się śmiać na pewno. Natomiast no, pod względem zdrowotnym może nie do końca, bo jednak upośledzają mięśnie stabilizujące korpus. Natomiast wpływa to na to, że te mięśnie też zbytnio się nie rozbudowują. No i o to też chodzi mi tutaj, dbając o moją sylwetkę. Szczególnie, że zmieniam kategorię na Classic Physique, gdzie te proporcje mają kluczowe znaczenie. Tu jest jeszcze moja magiczna reklamóweczka, którą zazwyczaj używam przed treningiem nóg lub też używam po przynajmniej dwóch treningach w tygodniu. Piłeczka do lacrosa, jeszcze tu są jakieś gumy, mniejsze lub większe.
Oczywiście czasami używam ich też podczas ćwiczeń, ale głównie to przy przysiadach. No i co? Bez czego jeszcze nie wyobrażałbym sobie obecnie treningu, to słuchawki. I podczas treningu, i podczas cardio robią świetną robotę. Bezprzewodowe, także nie zabijam się o kabel. I mój przyjaciel podczas cardio, czyli Pepsi Max, tak, nie pije wody podczas cardio, tylko pije Pepsi. No, to chyba byłoby na tyle, a teraz nagramy coś z treningu. Zapomniałem dodać, oczywiście trening nie odbywa się na golasa, że robię klatkę z bicepsem, więc zazwyczaj ubieram tank top tak, żeby nie przeszkadzał on w ruchach, jeżeli chodzi o tutaj górne partie, a poza tym też fajnie się wygląda. Czarny wyszczupla, więc daję na górę, biały podobno poszerza, więc rzucam sobie na dolne partie, czyli to, co u mnie zazwyczaj kuleje. A jeżeli chodzi o posiłki, to przed treningiem leci 75 gram kaszy jaglanej. Tutaj no akurat nie ma, natomiast zazwyczaj jest około 5-10 gram kakao i do tego kilka słodzików i 50 gram odżywki białkowej. Natomiast po treningu lecą ziemniaki, leci tutaj kurczaczek. Ziemniaków jest przelicznik, można powiedzieć odpowiednik 75 gram ryżu, czyli tu no razy powiedzmy 3-3,5 różnie podają, można powiedzieć, nasze internetowe źródła. Natomiast piersi jest około 200 gram. Akurat po treningu nie spożywam żadnych warzyw, nadrabiam w pozostałych posiłkach. Także chyba już wszystko, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem i widzimy się już na treningu. Dobra, rozgrzewka już zrobiona, czas zacząć trening i zaczniemy sobie od pompek na podstawkach, także postaram się po jednej serii mniej więcej nagrać, o ile za chwilę nie zostanę wyproszony, bo teoretycznie nie do końca można tu bez jakby zgody nagrywać, no natomiast gdzieś to tam dla swojej, powiedzmy, potrzeby nagrywam, więc myślę, że nie będzie akurat takiego problemu. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home. When I'm here, focused on my own way, with never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do. Jeżeli chodzi o to pierwsze ćwiczenie, zazwyczaj traktuję to jako rozgrzewkę. Można powiedzieć w cudzysłowie rozgrzewkę, bo ci, którzy gdzieś tam ze mną trenowali, wiedzą, że ono jest bardzo wymagające. No i teraz myślę, że mówię, po jednej serii postaram się nagrać, żeby nie było za nudne, nie ma kto akurat dzisiaj mi pomóc w tym, więc będę gdzieś starał się położyć w dobrym miejscu, tak żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Drugim ćwiczeniem, jakie sobie wykonam, będzie wyciskanie na ławce płaskiej sztangą. I tutaj zrobię około 3 serii. W pierwszym ćwiczeniu zrobiłem 4 serii. Zakres między 20 a 15 powtórzeń. A teraz zrobimy sobie do 10 powtórzeń. Będę progresował ciężar. Pierwsza seria będzie 100 kg. No i myślę, że gdzieś skończę na jakichś 130-140 kg. I tak jak mówię, postaram się też nagrać z jedną serię. Gdyby ktoś był, kto mnie nagrywa, może by było cały trening nagrać. Natomiast no, jednak przyszedłem tu ćwiczyć, nie tylko nagrywać. Przy okazji coś dla was montować. No to lecimy. Dobra, czas na trzecie ćwiczenie. Będzie to wyciskanie hantli na ławce płaskiej. I tutaj będą 3 serie między 12 a 8 powtórzeń. Również z progresją. I myślę, że ostatni ciężar, jakim będę walczył, będą to 50. Chyba akurat tutaj obecnie największe hantle. Ale cały czas staram się dbać o to, żeby technika była jak trzeba. Jeżeli nie będzie wystarczająco siły, no to te 50 dzisiaj nie pójdą.
przede mną dwa ostatnie ćwiczenia na klatkę. Będzie to wyciskanie na maszynie typu hammer. I ostatnim ćwiczeniem, jakie zrobię, będą rozpiętki na bramie. I zabieram się do roboty. Tutaj już ciężar nieco mniejszy. 3 serie, 15 powtórzeń. Dobra, tutaj ciężar okazał się zbyt mały, przynajmniej w tej pierwszej serii, więc zrobiłem 20 powtórzeń, tak żeby tej serii nie zmarnować. Ja teraz dołożę ciężaru i zrobię jeszcze dwie serie. Klatka już solidnie zrobiona, teraz przyszła pora na biceps i na niego wykonam sobie trzy ćwiczenia. Pierwszym będzie zginanie na stojąco ze sztangą, następnie zrobię hantę motkową i ostatnim ćwiczeniem, jeżeli będzie wolna brama, to właśnie zrobię zginanie za pomocą uchwytów wyciągu górnego na bramie. Dobra, no to lecimy. Focused on my own way, with a never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Just out of reach of the fire, was not aware of the fire. But when I stopped to see through sight, begging for help, begging for hope, just need to open my eyes now. Lecimy krótki sprawdzian formy. Just need to open my eyes now to try to change up the sound.
tak mniej więcej prezentuje się forma na niespełna 3 tygodnie do pierwszych zawodów, jakie będą Arnold Classic w Stanach Zjednoczonych. Teraz czeka mnie godzina cardio. No i co? A dzisiaj nóg akurat nie pokazałem, bo jest dużo ludzi i no mówię, trochę niezręcznie tak rozbierać się do majtek, ale myślę, że na następnym gdzieś tam vlogu postaram się Wam może w domu w zaciszu pokazać, jak ta forma obrazuje się kompletnie, czyli razem z tą moją teoretycznie najsłabszą partią. Lecę na cardio. Dobra, już jestem po godzinnym cardio i po treningu siłowym. Teraz czeka mnie posiłek i później jeszcze godzina cardio, Boże, godzina rozciągania i mobilizacji. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawiajcie łapki w górę, komentarze, udostępniajcie. Postaram się nagrywać coraz więcej. Możecie też hejtować, lubię to. Czasami fajnie się pośmiać, więc ja mam dystans do siebie. Możecie pisać nawet głupie komentarze. No i co? Do zobaczenia.